Accept. Accept. Yeah, rip, tap, yeah, rip, yeah, rip, yeah, rip, yeah. Jestem Łukasz i kocham kłopoty. Ma ktoś się podzielić jakimiś swoimi? Nie, serio mówię, naprawdę uwielbiam kłopoty. Zresztą też na tym polega moja praca. I w tej prezentacji będę chciał was przekonać do tego, aby szukać kłopotów i je rozwiązywać. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym, żebyśmy trochę cofnęli się w przeszłość, taki powrót do przeszłości zrobili sobie, ponieważ tam wyniknęły pewne rzeczy, które gdzieś tam będą styczne z tym, co powiem dalej. Więc byłem dosyć niesfornym dzieckiem, bardzo energicznym. Zresztą zostało mi to do teraz, co zobaczycie pewnie w tej prezentacji. Kłopoty mnie nie omijały, a mówiąc już tak całkiem serio, sam ładowałem się w nie bez opamiętania. Jakby to powiedziała moja babcia, byłem takim rojbrem typowym. Czy to podpaliłem sobie nos zapałką, czy na przykład podpaliłem karton z trocinami pod stołem w kuchni. Wiem, co teraz myślicie, dziecko piroman. Ale miałem również inne talenta. Na przykład miałem taki talent do wygrywania rywalizacji kosztem swojego zdrowia. Na przykład skacząc najdalej ze znajomych, załatwiłem sobie 2-letnie zwolnienie z WF-u, bo skoczyłem na proste nogi. Albo na przykład biorąc udział w wyścigu na rowerkach na podwórku ze znajomymi, wygrałem ten wyścig. Znaczy, nie pamiętam, bo miałem lekkie wstrząsienie mózgu. I możemy sobie to tłumaczyć jako gówniarstwo czy jako głupota. Ale jak to sobie o tym teraz myślę, to widzę tutaj dwie główne cechy, które mną wtedy kierowały. Po pierwsze ciekawość, co to będzie, jak podpalę sobie nos. A po drugie forma rywalizacji, chęć udowodnienia sobie i innym, że mogę, że potrafię, że dam radę. Jakże cenne cechy. Myślę, że to właśnie na podwalinach tych cech oraz na tej pasji do ładowania się w kłopoty wzięła się moja obecna praca i podejście do życia. Więc tak jak wspomniałem, moja praca jest związana z kłopotami. Obojętnie co się wydarzy, w mojej pracy tak czy owak jestem odpowiedzialny za to. Jestem project managerem i producentem filmowym. Moim zadaniem jest doprowadzić powierzony mi projekt do szczęśliwego końca, tak by produkcja się udała i by efekt był zadowalający. Oczywiście różne rzeczy się dzieją na planie zdjęciowym i obojętnie co się stanie, czy na przykład cała gromada aktorów dostanie grypy żołądkowej, albo na przykład cały sprzęt na planie się popsuje, albo na przykład wyłączą prąd w całym mieście. No to się rzadko zdarza, ale się zdarza. To wtedy tak czy owak cała odpowiedzialność spada na mnie. To ja jestem osobą, która za to beknie po prostu. I takie zmagania bardzo wiele uczą. Mnie sporo nauczyło o życiu. Bo dlaczego by nie traktować życia jako takiej wielkiej, nieprzewidywalnej produkcji, gdzie co rusz coś nawala, ktoś nawala, albo ja nawalam, gdzie dzieją się rzeczy wręcz magiczne, z którymi trzeba sobie radzić, które pojawiają się problemy, które trzeba rozwiązywać. Bo inaczej produkcja się nie uda, efekt będzie niezadowalający, a i tak wina spadnie na ciebie. Oczywiście nie wszystko jestem w stanie mieć pod kontrolą. W momencie, kiedy dzieją się rzeczy, które się wydarzają na bieżąco, muszę sobie z nimi radzić. Rafał Brzoska, twórca paczkomatów, dosyć pewnie znana wam postać, idzie w swoim myśleniu jeszcze dalej. Uważa on bowiem, że jeśli wszystko masz pod kontrolą, to znaczy, że idziesz za wolno. To jest ta wielka odwaga podążania za swoimi marzeniami, ładowania się w kłopoty, brania tego po prostu na bary i ogarniania projektów, jak tu Maciek mi zapowiedział. Ale, bo kłopoty będą zawsze i tylko to, jak sobie z nimi poradzimy i tylko ci, którzy sobie potrafią z nimi radzić, wygrywają. I są na to idealne przykłady. Na przykład taki Michael Jordan. Koleś w podstawówce nie dostał się do drużyny koszykarskiej, bo był zwyczajnie za słaby. Albo na przykład Walt Disney, twórca wytwórni bajek, został wyrzucony ze swojej pierwszej pracy, ponieważ jego szef powiedział, że brakuje mu wyobraźni, ma głupie pomysły. Albo na przykład taki Sylvester Stallone. Urodził się z wadą twarzy,
to nie jest jego grymas, to jest naprawdę choroba. I to uniemożliwiało mu dobrą dykcję, wypowiadanie się. Cechy, które w zasadzie wykluczają z bycia aktorem. Ale to było jego marzenie i postanowił zrobić wszystko, aby po prostu osiągnąć swój cel. Chodził z próby na próbę, z każdej zostawał wyrzucany, ale jak został wyrzucany drzwiami, to wracał oknem. I dzięki temu dostał swoją trzecioplanową rolę w jakimś podrzędnym filmie. Ale to było dla niego za mało. On chciał czegoś więcej, chciał pierwszoplanowej roli. I stwierdził, że napisze sobie scenariusz. Poświęcił na to 24 godziny, przynajmniej tak mówią legendy. Tak powstał Rocky, w którym zagrał główną planową rolę. I ten scenariusz, ten film dostał 10 nominacji do Oscara, między innymi za scenariusz i między innymi za pierwszoplanową rolę. Oczywiście to, co wam mówię, to są idealne przykłady wyjątkowej osobistości. To są piękne słowa, okrągłe, tak jak w literaturze samorozwojowej, gdzie co róż wmawiają nam, że wystarczy mieć cele, być konsekwentnym i działać, i już. I to wszystko prawda, ale do momentu, aż na swojej drodze spotkamy kłopoty. Wtedy dopiero zaczyna się podgórkę. I tak systematycznie kastrujemy się z własnych marzeń. Zamiast po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i je zwyczajnie rozwiązać. Mi też się nie chce, ale już na szczęście nie tak często jak kiedyś. W przyszłym roku kończę 30 lat. Jest to taki jeden z tych okresów w życiu, kiedy patrzy się w przeszłość i analizuje, co się udało w życiu osiągnąć i dokonać i patrzy się również w przyszłość i analizuje, co chce dalej, wytycza się dalszą perspektywę. Czas spędzi nieubłaganie. Dlaczego nie wykorzystać go w 100% albo w 200%? Czemu nie? Właśnie z takim myśleniem w zeszłym roku przebiegłem maraton oraz koronę półmaratonu w Polsce, a zacząłem biegać również w zeszłym roku. I naprawdę, uwierzcie mi, nie chciało mi się wstawać i biegać te 50 kilometrów tygodniowo, tydzień w tydzień. Ale im więcej biegałem, tym byłem coraz lepszy, osiągałem lepsze wyniki i chciało mi się bardziej biegać. Tym samym sposobem też z takim samym myśleniem założyłem dwie firmy. Jedna z nich ma już 4 lata. Samo założenie firmy to jest naprawdę prosta sprawa, nawet w Polsce. Ale dopiero w momencie, kiedy chcemy z tego żyć, z tego się utrzymywać i pojawiają się klienci, wtedy dopiero zaczynają się kłopoty. Ale im więcej sobie radzimy z takimi kłopotami, tym mamy apetyt na więcej, tym mamy perspektywę większych wyzwań. No i tym samym tokiem myślenia również, można powiedzieć, pozyskałem swoją żonę. A kłopotów z tym miałem naprawdę co niemiara, uwierzcie mi. Nie wybaczy mi tego. Ta dzisiejsza wypowiedź to jest z jednej strony taki wirtualny list do siebie za 20-30 lat, jak nie będzie może mi się tak chciało jak teraz, ale z drugiej strony bardzo bym sobie tego życzył, aby każdy z was tu zgromadzonych coś wyciągnął sobie z tej mojej opowiastki. Dlatego zostawię was z pewną refleksją. Zastanówcie się przez chwilę, co byście chcieli zrobić, co byście chcieli osiągnąć, jakie macie marzenia, gdyby nie istniało ryzyko porażki, gdyby coś takiego jak porażka czy problemy w ogóle nie istniało. A później pomyślcie sobie, że kłopoty i problemy to tak naprawdę są wasi sprzymierzeńcy, wasi przyjaciele, to są drogowskazy do bycia jeszcze lepszym. To dzięki nim się uczycie. Dokładnie tak jak dzieci, które ładują się bez opamiętania w kłopoty, tak jak ja za młodu, i dzięki temu się uczą, dzięki temu się rozwijają. I dzieci mają też świetną metodę na radzenie sobie z upadkiem, o którym jest ten dział teraz. Ponieważ gdy się przewrócą, to po prostu wstają. I tego wam serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Łukasz Dolata.